za każdym razem, jak tutaj byłam, to było głównie spotkanie jakby z miastem, z jego architekturą, kulturą, jego, nie wiem, chłodnikiem i z jego takim no, zapachem. Miałam właściwie tylko jedno spotkanie z publicznością tutaj przedtem. Pierwszy raz przyjechałam w ogóle na dokumentację, bo mieliśmy z jednym producentem, miałam jeden projekt amerykański i właśnie była mowa, żeby tutaj na początku lat 90. jak tutaj zaczęło to funkcjonować troszeczkę, Amerykanie troszkę przejęli to tutaj studio i tam kręcili Robin Hooda czy coś. No i wtedy się spotkałam z ludźmi pracującymi, Litwinami pracującymi dla filmu. No i zobaczyłam miasto pierwszy raz, które było znacznie mniej odpicowane niż teraz, ale miało niebywały zupełnie wdzięk, więc się zakochałam w tym. No i potem jak zostałam zaproszona właśnie, jak się przegląd mi organizowali, to wzięłam córkę i wzięłam mamę i żeśmy zrobiły sobie taką jakąś wycieczkę tutaj. No i teraz to jest trzeci raz, bardzo krótko. Znam paru Litwinów i z paroma mam bardzo takie sympatyczne stosunki intelektualno-towarzyskie, więc wiem, że to jest jak gdyby bliski mi mentalnie naród, w każdym razie niektórzy jego przedstawiciele. Ale jak wygląda dzisiejsza młodzież litewska, czym oni się interesują, co jest dla nich ważne, nieważne, no to nie wiem. Więc nie mam jakichś oczekiwań. Ale czy jest szansa, że kiedyś Wilno też może skusić Panią, żeby nakręcić taki film, którego akcja się rozgrywała na przykład gdzieś tutaj w tych realiach wileńskich, litewskich? No jeżeli będzie taki film, to na pewno spędzenie, jest niedużo miast na świecie, gdzie myślę sobie, chętnie bym tam coś nakręciła i Wilno do nich należy.